Wydawnictwo Pruszyński Media przedstawia. Beata Sabała-Zielińska, Pięć stawów, dom bez adresu. Czyta Andrzej Hausner. Gdzieś na końcu świata. A może na początku? Ja bym powiedziała, że Pięć stawów to początek świata. W każdym razie dla nas na pewno. Zaskakuje mnie to proste stwierdzenie Marychny Krzeptowskiej, kierowniczki schroniska w Pięciu Stawach. Nigdy nie myślałam o tatrach w ten sposób i pewnie dlatego należę do osób, które z denerwującą naiwnością pytają innych, po co chodzisz po górach? Widząc w wędrówce głównie wysiłek. Tymczasem dla wielbicieli tatr to przede wszystkim wyprawa w głąb siebie. Nie znoszę banalności tego stwierdzenia, a jednak to ono najtrafniej opisuje deklaracje typu: Chcę pobyć sam ze sobą, odnaleźć w sobie najlepszą część. Zapytać siebie, czego szukam w życiu i co jest dla mnie naprawdę ważne. Spotkać ludzi, którzy myślą i czują podobnie. Zakochać się, zaprzyjaźnić, sprawdzić się w boju, zmęczyć do granic możliwości, dotknąć nieba. W górach więcej spraw się zaczyna niż kończy, mówi Marychna. Zaczynają się miłości. Poczynają dzieci, rodzą się uczucia i relacje nie tylko między ludźmi, ale też między człowiekiem a górami. To tu wiele osób zaczyna swoją górską aktywność, którą całe życie kontynuuje, a później tę miłość do gór przekazuje dzieciom. I my to tutaj widzimy. Do nas przychodzą całe pokolenia. To jest budujące, dlatego myślimy, że góry to początek. Dla nas pięć stawów jest początkiem wszystkiego. Tu łatwiej zrezygnować z bycia w centrum świata. Dzięki temu cały świat przychodzi do ciebie, wraz z ludźmi. O pięciu stawach mówi się kultowe, jedyne w swoim rodzaju, niepowtarzalne. Z atmosferą, jakiej nie ma w żadnym innym tatrzańskim schronisku. Piątka. Tak na określają je stali bywalcy, dając tym samym do zrozumienia, że są w grupie wybrańców – Ci, którzy faktycznie wiedzą o dolinie wszystko, mówią: Pięć stawy, jak Józef Krzeptowski, były kierownik schroniska. Moje uczucia do tego miejsca są bardzo głębokie, osobiste, rodzinne. To po prostu mój dom, wyznaje Marta Krzeptowska, druga szefowa pięciu stawów, młodsza siostra Marychny. Na jego niepowtarzalność na pewno wpływa wyjątkowa przyroda i jej oddziaływanie na ludzi. To, co oni tu przeżywają dzięki urokowi doliny, i jak się otwierają, jest naprawdę niezwykłe. Patrzę na to codziennie i z przyjemnością obserwuję, jak ludzie znajdują w górach spokój oraz przestrzeń na przemyślenia. To najpiękniejsza dolina w całych Tatrach mówi Paweł Skawiński, przewodnik, ratownik Topru, były dyrektor Tatrzeńskiego Parku Narodowego. W dolinie pięciu stawów jest sześć stawów. A najniżej położonym stawem nie jest, jak myśli większość, przedni staw, tylko wielki staw, z którego wypływa siklawa. Pięć stawów to moje ulubione miejsce w Tatrach. Nie szukam tu wysokogórskości w postaci strzelistych ścian, jak na przykład pod mięguszami czy pod małym kierzmarskim szczytem, gdzie czuje się ten kilometr w górę. W pięciu stawach ściany są oddalone, a zadziwia płaskie dno doliny. Owszem, wiemy, że jesteśmy wysoko w górach, bo granie odcinają część widnokręgu, ale pierwsze, co zachwyca w pięciu stawach, to wspaniałe, pełne różnorodnych form dno doliny. Garby, wygłady lodowcowe, skała o nazwie niedźwiedź, podcięcia, które zostawił lodowiec nad wielkim stawem, ścianki, z których można wpaść wprost do wody, to wszystko jest niezwykłe i niespotykane w innych dolinach. Gdy stoimy pod wielkim stawem, mamy przed sobą 900 metrów doliny. Nie znajdziemy w Tatrach drugiego tak płaskiego miejsca. Bardzo często szłam na środek doliny i kładąc się na mchu, myślałam, że jestem na księżycu, bo te góry jakby się wyginały tworząc koło. Trochę jak w obiektywie, wspomina Agnieszka Żuławska-Umeda, córka Juliusza Żuławskiego, przyjaciółka rodziny. Zdawało się, że przyciągają mnie do siebie, a jednocześnie nie mogłam oprzeć się wrażeniu, że obowiązuje tam inna miara odległości. Coś, co wydawało mi się dalekie, okazywało się bliskie, a to, co zdawało się być na wyciągnięcie ręki, w rzeczywistości majaczyło w oddali. Pięć stawów jest niezwykłe, ale też dzikie i nieujarzmione. Tu przyroda dyktuje warunki i nadaje rytm naszemu życiu, mówi Marta Krzeptowska. Jak sypnie śniegiem, jesteśmy odcięci od świata. Jak wyleją potoki, jesteśmy odcięci od świata. Jak potężny halny powali drzewa, jesteśmy odcięci od świata. Ale nam to nie straszne. Mamy własny prąd, wodę, zapasy żywności, które wystarczą na co najmniej dwa tygodnie, i co ważne, mamy siebie. Pamiętam takie jednoboże narodzenie schronisko pełne ludzi i zero możliwości zejścia na dół, bo wiatr łamał drzewa jak zapałki. I co? Było super. Oglądaliśmy filmy, graliśmy w gry, czytaliśmy książki, nawet powiesiliśmy hamak w jadalni, żeby było jak na wakacjach. Góry uczą pokory. Pokazują, że możemy mieć plany, ale w miejscu tak bardzo zależnym od przyrody, to nie my jesteśmy panami sytuacji. I być może właśnie to tak pociąga ludzi. W pięciu stawach bez problemu można odciąć się od całego świata i skupić się na sobie. Tu nic w tym nie przeszkadza. Nawet latem, gdy jest dużo turystów, wystarczy wcześnie wstać i wyjść w góry. O ile człowiek szuka samotności, co wcale nie jest oczywiste. Wiele osób przychodzi tu, by poznać innych, a poznawanie ludzi w schronisku to łatwizna. Wystarczy siąść do stołu. Nic tak nie jednoczy jak schroniskowe stoły. Kiedy siadasz z kimś do posiłku ramię w ramię, trudno jest się do sąsiada nie odezwać. Tu nie ma problemu typu nie wiem jak zagaić. Po prostu zaczynasz rozmowę. Gdzie byłeś, jaką trasą szedłeś, dokąd się jutro wybierasz, a może pójdźmy razem. I już masz partnera, czasami nie tylko do rozmowy. Tak nawiązują się przyjaźnie, bywa że na całe życie, tak rodzą się uczucia, nierzadko do grobowej deski. Na dole raczej nie zaczepimy kogoś obcego, a tutaj jak najbardziej. W górach w ogóle kontakty z ludźmi są zdecydowanie łatwiejsze i bliższe. Kiedy spotykamy kogoś na szlaku, mówimy mu cześć, dostrzegamy go. Góry zmniejszają dystans między ludźmi. Wielkość gór oraz świadomość ich potęgi sprawiają, że człowiek czuje się mały i instynktownie zbliża się do drugiego człowieka. W górach też wszystkie emocje są bardziej widoczne. Bo nie są zakrzyczane. Tu nie ma reklam, internetu. Nic człowieka nie rozprasza. Można wsłuchać się w siebie i z większą świadomością wybrać to, co jest dla nas dobre. Jeśli ktoś szuka samotności, znajdzie ją. Jeśli szuka drugiego człowieka, zobaczy go. I zawsze tak było, wspomina Magda Krzeptowska, matka Marychny i Marty. Wieczorami w schronisku wszyscy siedzieli sobie na głowach. Na kupie. Nie bardzo było dokąd uciec, gdzie się schować. Wobec tego ludzie się integrowali, rozmawiali ze sobą. Znikały bariery, wszystko się zrównywało, jak w jakimś zaczarowanym miejscu. W schronisku bywali i bywają bardzo różni ludzie, którzy w innych warunkach niekoniecznie byliby tak otwarci, a w stawach owszem. Każdy co się opowiadał, traktując rozmówców bardzo poważnie i życzliwie. Nikt się nie wywyższał, nikt nie robił z siebie kogoś wybitnego, nawet jeśli był wybitny. I tak jest do dziś. I to tworzy zupełnie niepowtarzalną atmosferę schroniska, którą trudno zamknąć w słowach. Trudno ją opisać. To niesamowite, jak ludzie tu się otwierają, mówi Agnieszka Żuławska-Umeda. Dawniej, będąc w Stawach, wieczory spędzałam w Jadalence, w wąskim gronie przyjaciół. Kilka lat temu poszłam do schroniska ze znajomym, a ponieważ nie znam już prawie nikogo z pracowników, usiadłam w dużej jadalni sama. Kupiłam wielki kubek herbaty, zaszyłam się gdzieś w kącie i siedziałam odpoczywając. Nagle ktoś się do mnie dosiadł, usiadł naprzeciwko i zaczęliśmy rozmawiać. Niezobowiązująco. O tym, że strasznie mnie to wyjście zmęczyło, potem o dzieciach, potem jeszcze o czymś innym. I nagle zrobiło się cudownie miło. Dużo uśmiechów, dużo ciekawych historii, dużo wspólnych tematów. Następnego dnia siedziałam przy stole już z nowymi znajomymi, i tak było przez cały pobyt coś wspaniałego. Ludzie, którzy tu przychodzą, mają w sobie tyle dobrych emocji, tyle skarbów. Magia tego miejsca polega na tym, że tworzą się tu silne relacje między ludźmi. Silniejsze nawet niż te między człowiekiem a przyrodą, mówi Jan Wierzejski, mąż marty. Mamy tu galerię ludzi z całej Polski. Od tych, którzy chcą w tych górach coś przeżyć. Po osoby, które przychodzą po prostu poleżeć na polance i popatrzeć na horyzont. W stawach możesz być sobą. Nikt cię nie zagaduje, jeśli chcesz milczeć, ale gdy tylko otworzysz usta, zagajisz, od razu masz kumpli na najbliższe trzy dni albo przyjaciół na całe życie. To jest także idealne miejsce do zwierzeń, do zmierzenia się z trudnymi sprawami. Tu masz poczucie, jakby Bóg lepiej Cię słyszał, jakbyś siedział w wielkim konfesjonale albo w cudownej katedrze. To miejsce skłania do głębokich refleksji, do egzystencjalnych przemyśleń i zadawania najtrudniejszych pytań. To miejsce sprzyja uniesieniom filozoficznym i duchowym. Oczywiście, jeśli da się sobie czas, bo tego nie osiąga się w pięć minut. Tu trzeba po prostu pobyć. Dla mnie pięć stawów to przede wszystkim zima. Pustka, przestrzeń, poczucie wolności, mówi Alicja Daszkiewicz, zwana myszą, związana z pięciostawiańską grupą abstrakcji tatrzańskich. Ta dolina mnie uspokaja, biel mnie uspokaja. Tu znajduję wewnętrzną harmonię. Lubię moment, kiedy wychodzę ze schroniska bardzo wcześnie. Wiem, że wszyscy jeszcze śpią, a ja stawiam na śniegu pierwsze ślady. Stawy to dla mnie bliskość gór. Mam wrażenie, że jestem w ich centrum, otoczona nimi. Stawy to schronisko jakby przyklejone do skał. Zimą, patrząc z boku, z perspektywy przedniego stawu, wydaje się być wkomponowane w Dolinkę Buczynową. Stawy to dla mnie także ciekawi ludzie. To atmosfera schroniska, w którym nigdy nie jestem anonimowa, w którym czuję otwartość i życzliwość. Stawy to słońce, które wypełnia dolinę przez cały dzień. Stawy to miejsce, w którym się zatrzymuję, nie pędzę. Tutaj mam wreszcie czas dla siebie, dla swoich myśli i dla przyjaciół. Nie ma przeszłości ani przyszłości, jest teraźniejszość. I nigdzie indziej nie smakuje mi tak herbata z cytryną i cukrem, jak właśnie tutaj. W stawach można zobaczyć różnicę między światem cywilizowanym, który prowokuje do tego, żeby cały czas gdzieś pędzić, coś robić, brać udział w wyścigu, a światem księżycowym, w którym człowiek nagle rozumie, że można żyć inaczej, dodaje Agnieszka Żuławska Umeda. Właśnie tu to zobaczyłem i to mi bardzo pomogło zrozumieć, że nie muszę się w różne rzeczy wkręcać i co jest dla mnie naprawdę ważne. Priorytety zaczęły się zmieniać właśnie wtedy, gdy tu przyjeżdżałam. Za moich czasów stawy były rodzajem salonu intelektualnego, wspomina Anna Lipska, aktorka zaprzyjaźniona z rodziną Krzeptowskich. Przychodzili państwo strzeleccy, pani wnukowa, Jacek Żuławski, Adam i Hanka Smolanowie i wiele innych znamienitych osób. Idąc na górę, człowiek wiedział, że czeka go uczta duchowa, i że na pewno się czegoś nauczy. Ci ludzie potrafili się wspaniale bawić i równie wspaniale rozmawiać. Stawy nas inspirowały. Tam chciało się być, mówi Anna Krotiuk, turystka, która w latach osiemdziesiątych często bywała w pięciu stawach. Nikt nikogo do niczego nie zmuszał i nikogo nie oceniał. Chciałeś się wspinać? Świetnie. Nie miałeś wielkich górskich ambicji? Też dobrze. Ludzie akceptowali siebie nawzajem. Dlatego, gdy padał pomysł, jedziemy w góry, to bez gadania wsiadało się w pociąg i w ścisku na stojąco telepało się całą noc z Warszawy do zakopanego, mając pewność, że na górze spotkamy kogoś znajomego. W stawach można być sobą. Bez etykiet, łatek, krzywych spojrzeń, mówi Andrzej Maciata, ratownik topru. Ostatnio na urodzinach Marychny. Przebraliśmy się z Krysią Drzyzgą za wróżki. W czapach w szpic, w spódnicach z tiulu i z czarodziejskimi różdżkami w dłoniach wirowaliśmy jak przedszkolaki, wyśpiewując My jesteśmy wróżki dwie, wróżki dwie, wróżki dwie. I co? I turyści natychmiast wkręcili się w zabawę. Zrobiła się totalna impreza. Wiedziałem, że w stawach jest fajnie, ale nie wiedziałem, że aż tak. W życiu bym nie przypuszczał. Usłyszałem przez przypadek rozmowę dwóch facetów następnego dnia. Tu się wszyscy dobrze czują, dobrze bawią, przyznaje Marychna Krzeptowska. Stąd po prostu nie da się szybko zejść, a zatem nic cię tu nie goni. Nie ma tak, że siedzisz sobie wieczorem i nagle musisz jechać, bo ktoś właśnie zadzwonił i czegoś od ciebie chce. Stąd nikt cię nie wyrwie, więc możesz posiedzieć do oporu, bo wiesz, że rano nigdzie się nie spieszysz. Mało tego. Stąd nikt nagle nie przeniesie się na imprezę do innego klubu, i wszyscy bawią się, dopóki mogą. Duże znaczenie ma położenie schroniska, które wpływa na naturalną selekcję turystów. Dojście do pięciu stawów, i to niezależnie od trasy podejścia to ambitna wysokogórska wyprawa a zimą to wręcz wyzwanie mówi Damian Wilczyński, szef Tatra Trade. Trzeba mieć raki, zestaw lawinowy i iść specjalnym obejściem. Dlatego zimą do stawów dochodzą wyłącznie wytrawni turyści, którzy naprawdę chcą tam być. Cała reszta, ta dla której celem wyprawy jest piwko w schronisku, pójdzie do innych schronisk, bo do nich można dojść niemal po płaskim. W stawach są ludzie, których góry naprawdę interesują. Interesuje ich wysiłek, interesuje ich dzikata trzańska przyroda i spokój. Szczególnie zimą, w martwym sezonie, niczym niezmącony. To jest prawdziwe górskie schronisko z atmosferą. Pięć stawów to już jest szczebel wtajemniczenia Tatrzańskiego z górnej półki, mówi Wojciech Szatkowski, historyk, narciarz, autor książek i przewodników. Do pięciu stawów trzeba górsko dorosnąć. Tam nie idzie się na pierwszą w życiu wycieczkę w Tatrach. Oczywiście dojście do Rostoki wydaje się łagodne, ale próg jest wymagający, a wszystkie inne szlaki są bardzo trudne. Uwielbiam tam być, dodaje Wilczyński. Łazić po ulubionych miejscach bez pośpiechu, w ciszy. Odciąć się od spraw, które zostawiłem na dole. To jest reset idealny. Myślę, że dla większości ludzi, którzy ciężko pracują, czy mają jakieś problemy na dole, wyjście do pięciu stawów jest wyczyszczeniem głowy. Totalnym za wszystkiego. Poza tym to ostatni bastion dobrych czasów nieskażony technologią, cywilizacją, wygodnictwem i chamstwem. Tu zapomina się o problemach, nabiera perspektywy i dystansu. To trzeba przeżyć. Niestety nie można z tym zwlekać, bo również to miejsce się zmienia. Dostępność sprzętu, obuwia, świetnych ubrań powoduje, że w wakacje w stawach są tłumy i to coraz częściej tych, którzy góry zaliczają. Pięci stawy kojarzą mi się z domową atmosferą, mówi Piotr Jasieński-Szuwarek, ratownik Topru. Tam przychodzi się jak do siebie. Oczywiście najlepiej nie pchać się do schroniska w czasie największego ruchu turystycznego, bo wtedy nie ma czasu na to, żeby posiedzieć z pracownikami, pogadać z nimi i jakoś tak pozwolić przytulić się do serca. Ale gdy tylko ten ruch mija... A pogoda i towarzystwo dopiszą, jest absolutnie wspaniale. Wtedy można w pełni delektować się klimatem, który, co tu kryć, tworzą ludzie. Powiedzmy sobie szczerze, piękne widoki w Tatrach są niemal wszędzie. Wszystkie tatrzańskie schroniska położone są w niezwykle malowniczych miejscach i z każdego rozciąga się cudowny widok na góry. A najważniejsze jest to, co tworzy klimat schroniska. Ludzie, którzy to schronisko prowadzą, czyli gazdowie. I tu pięć stawów jest bezkonkurencyjne. Te ciepłe światła okien schroniska, które widzisz, gdy idziesz zimową nocą. Jakie piękne, wspomina Monika Rogozińska, dziennikarka, była ratowniczka topru, związana ze stawami przez ponad dwie dekady. Mróz, cały teren się skrzy, skrybrzysty poblask niebezpiecznie wyrównuje wgłębienia terenu, Idziesz w zadymce i nagle dostrzegasz żółte światła, i wiesz, że tam jest dom. Życzliwi ludzie. Kiedyś byliśmy z Martą w schronisku w styczniu sami, sami uteńcy. Nie było nikogo, nawet pracowników. Ktoś miał dojść dopiero wieczorem, wspomina Jasiek Wierzejski. Postanowiliśmy pójść na narty. Zatrzasnęliśmy kuchnię i zacząłem się rozglądać za kluczem do głównych drzwi. Przecież nie zostawimy otwartej chałupy. Zostawiliśmy. Tam po prostu nie ma klucza do głównych drzwi, bo schronisko zawsze jest otwarte. Pamiętam, pomyślałem wtedy, że to kolejny ewenement w tym cywilizowanym świecie. Miejsce, które zawsze stoi otworem. Jest w nim ciepło i o każdej porze czeka gotowy wrzątek. Nasza rodzina od zawsze zajmowała się schroniskiem w pięciu stawach, mówi Marta Krzeptowska. Mieliśmy w dolinie swoją ziemię, stąd w ogóle powstał pomysł prowadzenia schroniska. Rodzina babci wypasała tu owce, a pradziadkowie po prostu zaczęli opiekować się turystami. Nasi pradziadowie prowadzili zajazd przy wodogrzmotach, potem schronisko w Rostoce, aż w końcu babcia Marysia z dziadkiem Andrzejem przeszli do pięciu stawów, tworząc to miejsce niemal od podstaw. Babcia miała wielki talent do opiekowania się turystami. A potem każde kolejne pokolenie miało bardzo duży wkład w rozwój tego schroniska. I ja mam świadomość tej tradycji. Znam wiele historii o babci, które traktuję jako wzór, choć przecież to były zupełnie inne czasy, inny system obsługi. I teraz nie do pomyślenia byłoby wyganianie turystów miotłą, żeby szli w góry, bo jest ładna pogoda. Babcia była dość bezkompromisowa. Oczywiście nie robiła tego złośliwie, to był rodzaj folkloru i świadczyło o życzliwym podejściu do gości. Babci zwyczajnie zależało na tym, żeby ludzie skorzystali z pięknej pogody i z miejsca, w którym się znajdują. Mamy bardzo dużo tych historycznych wzorców metod komunikowania się z turystami, które de facto stosujemy do dziś. Nam też zdarza się trochę wypędzać turystów, ale w bardziej żartobliwy sposób. Choć myślę, że za czasów mojej babci robiono to także z przymrużeniem oka i serdecznie. W stawach zawsze czuliśmy się jak u siebie w domu, przyznaje Marychna Krzeptowska. Stare schronisko, które dziś jest leśniczówką tatrzeńskiego Parku Narodowego, było własnością naszej rodziny. Pływaliśmy pontonem po stawie, łowiliśmy pstrągi, mieliśmy poczucie posiadania własnego kawałka tatr. Z czasem wiele się zmienia. Jedyne, co pozostaje niezmienne, to podejście naszej rodziny do turysty. Pamiętam, jak raz przy tacie zaczęłam jęczeć niezadowolona, psiocząc na gości. Cicho! Co byś zrobiła, gdyby ich nie było? Skwitował, przypominając, że to turyści są najważniejsi, bo to oni są jedynym powodem istnienia tego miejsca, a co za tym idzie, jedynym powodem, dla którego tu jesteśmy. Pan Mietek... Krysia, Natalia, Justynka, Darek, Michał, Piotrek, to stały pięciostawiański zespół, fundament tego miejsca. Schronisko w stawach od zawsze miało szczęście do pracowników, co wcale nie jest oczywiste. Praca jest bardzo trudna i niezwykle wymagająca, a zatem ci, którzy chcą ją wykonywać, muszą to robić z sercem. I robią. Wiele osób straciło dla tego miejsca głowę. Byli tacy, którzy niemal z dnia na dzień rzucali wszystko. Odcinali się od świata, by latami żyć i pracować w stawach. O takich rzeczach czyta się w powieściach romantycznych. I odbiera się te historie jako totalnie irracjonalne. A jednak tutaj takie rzeczy się zdarzały, mówi Damian Wilczyński. Bardzo często ludzie zostawali tu pod wpływem impulsu, jakby to miejsce rzucało na nich urok. Magia, po prostu magia. Nikomu nie przeszkadzały siermiężne warunki. Przeciwnie, to właśnie powrót do korzeni, do zwyczajnego, prostego życia był najatrakcyjniejszy. Flagową postacią stawów, łączącą przeszłość z teraźniejszością, jest jedyny w swoim rodzaju Mietek Burdyl. Dla turystów – pan Mietek, dla przyjaciół – Mrewik Mrewę. Wyszedł kiedyś sprawdzić, jaka jest pogoda. Wrócił z wiadomością, że Mrewi to po orawsku mrzy – i tak został mrewikiem. Pracuje w schronisku od pięćdziesięciu dwóch lat. W stawach pojawił się jako szesnastolatek. Andrzej Krzeptowski, senior, dziadek Marychny i Marty, był kolegą mojego ojca, wspomina pan Mietek. Obaj byli myśliwymi. Pochodzę z Orawy, z Lipnicy Wielkiej, i właśnie tam pan Andrzej często przyjeżdżał na polowania. Dużo chodziłem z nim po lesie, rano, bo po południu chodziłem do szkoły. Raz pan Andrzej mówi do ojca: Stefan, bierę Mietka na miesiąc w góry. Mnie się tatry podobały. Od nas ładniej je było widać, ale daleko były. A że akurat wtedy nie miał kto wozić towaru do Stawów woził go jakiś chłopak z Dzianisza, ale słabo mu szło, to ja się tym zająłem. Miałem zostać na dwa miesiące, zostałem do dziś. Podobało mi się tu. Zarabiałem, nareszcie miałem swoje pieniądze. Towarzystwo było fajne, nie narzekałem na kierownictwo ani na nic. Byłem chyba lubiany. No to jestem. Zawsze śmialiśmy się, że najgorsze jest tu pierwsze dziesięć lat, bo tam już się człowiek przyzwyczaja. Nigdy nie żałowałem, że tu pracuję. Nigdy nie miałem pomysłu, żeby to rzucić, bo co tam robić na dole? Tu było fajnie. Cisza, spokój. Nawet się nauczyłem gadać do siebie, jak siedziałem sam. A siedziałem nieraz i miesiąc. Bo dawniej zimą nikogo nie było. Telewizora nie było, radyjko było, ale ja tam muzyki nie za bardzo lubię słuchać. Lubię za to ciszę i spokój. I tu to było. Ludzie pytali się, czy się czegoś nie boję. No ale czego tu się bać? Na dole większy strach. Do Rostoki nieraz jakaś łajza przyszła, ale tu to musiał być wytrawny turysta, żeby zimą dał radę dojść. Zawsze byłem dobrze traktowany przez wszystkich przez ciotkę. Marię Krzeptowską, potem przez Józka i jego rodzinę, potem przez Jędrka i jego dzieci. Czuję się tu jak w rodzinie. Skromność pana Mietka i sposób, w jaki o sobie opowiada, wzruszają zwłaszcza, gdy ma się świadomość, jak ważną jest tu postacią. Wie o schronisku wszystko. Jest alfą i omegą pięć stawów. Nic go nie zdziwi, nic go nie zaskoczy, choć coraz częściej zaczyna się wkurzać. Kiedyś turyści byli inni, mówi z rozrzewnieniem. W Jadalence ma swoje ulubione miejsce. Pod telewizorem stawia swój kubek z łyżeczką, ale rzadko ma czas posiedzieć. Robi tysiąc różnych rzeczy. Zdaje się być w kilku miejscach jednocześnie. Odpala papierosa za papierosem, ale nie boi się, choróbsk. Ma kondycję, której pozazdrościłby mu nie jeden dwudziestolatek. To człowiek orkiestra. Bez niego trudno byłoby wyobrazić sobie funkcjonowanie tego schroniska. Jest wybitny, mówi wprost Marychna. Cokolwiek się stanie, Mietek nagle pojawia się z zestawem szalonych rurek i wszystko jest w stanie naprawić. Mamy w schronisku regularny warsztat. Niedawno wymienialiśmy ogrzewanie. Hydraulicy, którzy przyszli je zmienić, nie mogli uwierzyć, jak doskonale dotąd funkcjonowało dzięki patentom Mietka. Domowym, ale nie amatorskim. Mamy teraz bardzo nowoczesną elektrownię i oczyszczalnię ścieków. Wszystko jest sterowane elektronicznie. Nie jeden wykształcony elektryk złapałby się za głowę, a nasz mietek? Spokojnie, wszystko wie. Mało tego, wymyślił do tych nowoczesnych urządzeń takie patenty, że jak pewnego dnia przyszli do oczyszczalni ścieków serwisanci z jakby nie było światowej firmy, to opadły im szczęki. Natychmiast podpatrzyli rozwiązania Mietka i teraz stosują je na Spitzbergenie. Pod wpływem jego sugestii zmienili nawet coś w linii produkcyjnej. Mietek jest bardzo kreatywny i cały czas zastanawia się, jak można daną rzecz usprawnić. Jestem pewna, że gdyby urodził się w jakimś mieście i poszedł na studia, to byłby konstruktorem rakiet. Taki ma zmysł inżynierski. Ile razy życie stawiało go w bardzo trudnych sytuacjach i musiał znaleźć rozwiązanie, tyle razy je po prostu znajdował. To nasz wielki skarb. Jego syn Darek, to z kolei najlepszy kucharz świata. Doskonale wie, ile czego ugotować, tak by niczego nie zabrakło, ale też żeby nic nie zostało. Nie mamy miejsca na przechowywanie jedzenia. Zaplecze jest małe, dlatego ważne jest dobre planowanie, i Darek sprawdza się w tym znakomicie. Po prostu wstaje rano, patrzy w niebo i wszystko jest jasne. Śmieje się Marychna. Nie ma w tym wielkiej filozofii, przyznaje skromnie bohater opowieści Darek Burdyl, który pracuje w stawach od 20 lat. Jak widzę, że jest piękna pogoda, są wakacje. a W zakopanym na przykład ludzi przytrzymało, bolało dzień czy dwa, to wiadomo, że będzie oblężenie. I trzeba wszystkiego nagotować. Byłem tu od dziecka. W każde wakacje, święta, tu pracowała też moja mama, i dopóki nie zaczęła się szkoła, większość czasu spędzałam w schronisku. Jak się siedziało w stawach od dziecka, to człowiek się zżył. Na początku pomagałem przywożeniu towaru i naprawianiu drogi. W tym czasie w schronisku kucharką była moja mama, potem jakieś dziewczyny, aż w końcu padł pomysł, żebym to ja został szefem kuchni. Myślę, nigdy nie gotowałem. Tylko tyle, co tam się przypatrywałem, jak mama w chałupie to robi. Ale mówię, mogę spróbować. Jak będzie źle, no to zrudno. No i tak się to ciągnie do dziś. Boję się zmian. Kwituje ze śmiechem swoje przywiązanie do stawów Krysia Drzyzga. Kolejny pięciostawiański klejnot. To najbardziej promienna kobieta, jaką znam. Tryska optymizmem, zaraża uśmiechem i pozytywną energią. Trafiłam do stawów... Trochę przez przypadek. Moja siostra pracowała tutaj w sezonie wakacyjnym i było jeszcze jedno wolne miejsce. Akurat skończyłam szkołę średnią i pomyślałam, że nie mam co robić w wakacje, to przyjdę na trzy miesiące. Później wróciłam do domu, ale Marychna do mnie zadzwoniła czy chciałabym pracować pod nosalem, bo jej mąż miał wtedy jeszcze wyciąg narciarski. Całą zimę pracowałam tam, potem wróciłam tutaj i zostałam na dwadzieścia lat. Jak przyszłam do stawu w pierwszy raz, to tak naprawdę nie wiedziałam, dokąd idę. Nigdy wcześniej tu nie byłam. Najlepsze jest to, że przyprowadzili mnie rodzice. Chcieli iść na wycieczkę, a że nie znałam szlaku, poszliśmy razem. Pierwszy sezon mojej pracy był dla mnie wyjątkowy. Tu pracuje się najlepiej, gdy jest fajna ekipa, i właśnie taka jest. Poznałam super ludzi, dogaduję się z szefowymi, więc po co mam coś zmieniać? I tak leci, rok za rokiem. Krysia ma świetny kontakt z turystami, mówi Marta. Zajmuje się tak wieloma rzeczami, że właściwie ma się wrażenie, że zajmie się wszystkim, począwszy od naszej szkoły górskiej, po rozliczenia, meldowanie, rezerwacje, zamawia też towar, bo jest odpowiedzialna za bufet i za całą konfekcję. Kryśka jest naszą frontwoman. Pierwszą osobą, którą widzi wchodzący do schroniska turysta, dodaje Marychna. Zawsze uśmiechnięta, z niebywałą cierpliwością do ludzi. Przyszła do nas w wieku dziewiętnastu lat i tak naprawdę jest z nami całe swoje dorosłe życie. Schodzi oczywiście na dół, ale jej codzienne życie toczy się tutaj. Michał Łuczak, zmiennik Darka, to chłopak z Warszawy, który, jak mówi Marta, jest już zdecydowanie chłopakiem z pięciu stawów. Pracuje w schronisku od 15 lat. Ruszył w góry w poszukiwaniu bliżej nieokreślonego czegoś. Żartuje, że nadal tego szuka. Po drodze znalazłszy pracę i przyjaciół. Energiczna ciemnowłosa Natalka Talar jest w schronisku od 12 lat. Miła, ciągle zapracowana i cały czas radosna. Dziesięć lat temu przyszła do stawów Justynka Jaśkiewicz. Cichutka, pogodna, ze wszystkiego zadowolona. Szczęściara. Piotrek Macuga jest zaś, jak sam mówi, człowiekiem z zewnątrz. Budowlaniec, złota rączka ze zmysłem technicznym. Pracował w Niemczech, w Krakowie. Lubi wyzwania. Od dziesięciu lat jest prawą ręką pana Mietka. Musiałem w internecie poczytać, gdzie to w ogóle jest, dokąd trzeba jechać i iść. Dla wszystkich, którzy tu są, ta praca była trochę przygodą życia. Przychodzili tu jako młodzi ludzie, wchodzili w dorosłość, Dlatego traktują to miejsce jak swój dom. Ja tymczasem przyszedłem jako dorosły człowiek, który znał inne życie tłumaczy Piotr. Dlatego dla mnie ta praca to rodzaj zlecenia na wyjeździe. Ale muszę przyznać, że jest tu coś, co człowieka wciąga i w czym można się zatracić. Wojtka Oborochty i jego brata Jaśka turysta raczej nie zobaczy, a to dzięki nim goście mają na górze wszystko, czego potrzebują. Wojtek jest szefem zaopatrzenia i od dwudziestu lat obydwaj z bratem dbają o to, by niezbędne rzeczy dotarły do schroniska na czas. Fenomenalnie znają się na sprzęcie motoryzacyjnym umieją go naprawić w warunkach, w których nigdy by sobie nie poradził mówi Marta. Nie ma dla tych dwóch rzeczy niemożliwych jest zadanie i jest wyzwanie. Czy leje, czy grzeje, towar idzie na górę. Jeśli więc zobaczycie na szlaku traktor z przyczepą, na bank telepie się nim Wojtek. Panie i panowie, czapki z głów, bo nie macie pojęcia, jak strasznie ciężki jest to kawałek chleba. W historii schroniska przewinęły się także postacie, które wciąż żyją w opowieściach o stawach. Była Ela Górka, zwana Sosikiem, jej siostra Maria Michalec, czyli Kruszyna, Monika Rogozińska, Muńka. Janusz Hierzyk, Chierz czy Daniel Uściak? Daniel przychodził tu jako turysta, bo on był taternik, wspomina pan Mietek. Wtedy jeszcze w pokojach stały piece kaflowe, w których palił Władek Olesiak. Władek lubił wypić, a że turystom ciągle było zimno, prosili go o dorzucenie węgla przysługa za flaszkę. Kiedyś Uściak tak strasznie upił biednego Olesiaka, że ten wpadł w ciąg alkoholowy. Doprawiając się cichcem denaturką z kuchni turystycznej. Wypił aż dwa gorzki denaturatu. Nic mu nie było, ale ciotka Krzeptowska potwornie się zdenerwowała i zjechała u ściaka jak bólego psa. Daniel wiedział, że źle zrobił. Poszedł więc na dół i przyniósł na przeprosiny dwa koniaki. I tak się zaczęła nasza znajomość z nim. Lwowiak z pochodzenia, po wojnie Wrocławiak, do stawów przychodził latami, aż pewnego dnia w 1972 roku po prostu został. Na 10 lat. Był ratownikiem topru i jedną z najbardziej sympatycznych postaci w stawach. Chociaż. Moja znajomość z Danielem zaczęła się od spięcia, wspomina Monika Rogozińska. Dostawów przychodziłam od czternastego roku życia, od wakacji po skończeniu szkoły podstawowej. Już wtedy, dzięki spotkanym ludziom, zaczęłam poznawać tatrzańskie trasy także poza szlakami. Pewnego razu byłam tam sama, świeżo po maturze. Przed schroniskiem zapytałam o coś przystojnego, szlachetnie wyglądającego siwego pana w czerwonym swetrze z odznaką ratownika. A ten jak na mnie huknął, ależ się wkurzyłam. Zagrodziłam mu drogę i mocno powiedziałam, że jestem zdumiona, iż ratownik może tak impertynencko się zachowywać, że to dyshonor dla służby, którą reprezentuje. Po czym odwinęłam się na pięcie i poszłam. Godzinę później siedziałam przy stole w schronisku, tyłem do kuchni, a przodem do okna z widokiem. Pyszny zapach dopiekającej się szarlotki ściągał turystów do jadalni. Zrobiło się tłoczno. Czekaliśmy, aż pięciostawiański rarytas zacznie być sprzedawany. Nagle z za moich pleców wysunęła się ręka w czerwonym swetrze, podając mi jako pierwszej porcję gorącej jeszcze szarlotki. Na zgodę, usłyszałam. Tak poznałam Daniela Uściaka. Później bardzo się zaprzyjaźniliśmy. Podczas studiów, niemal co weekend jeździłam z Warszawy w tatry. Pomagałam jako wolontariuszka. W pięciu stawach zaczęłam pisać pracę magisterską. Już wtedy, w którejś wakacje, gazdowałam w starym schronisku. Zaproszenie do dołączenia jako gość do wiosennej wyprawy na Mount Everest w 1980 roku zawdzięczam ludziom Tatr. Byłam wtedy kandydatką na ratowniczkę. Po powrocie z Himalajów pojechałam prosto do pięciu stawów i zostałam. Spędziłam tam kilkanaście lat w poczuciu głębokiego sensu tego, co robiłam. Meldowałam gości, byłam kalkulatorką, czyli księgową, szefową kuchni, panienką z okienka, która wydaje posiłki, obsługiwałam kolejkę towarową, stację meteorologiczną, motopompę zasilającą schronisko w wodę ze stawu, no i byłam ratowniczką Topru. Dolina Pięciu Stawów Polskich stała się moim domem. Zachwycała mnie jej surowa skalna uroda odcięcie od świata zawieszenie pod niebem. Urzekała wolność. Byłam ponad badziewnym, szarym PRL-em. Raniutko wychodziłam przed uśpione jeszcze schronisko, patrzyłam na góry na tle błękitu, na ich odbicie do góry nogami w nieskazitelnym lustrze wody i było mi żal ludzi we Warszawie, także tych, którzy ubolewali, że skończywszy studia z perspektywą dziennikarstwa lub otwarcia przewodu doktorskiego, marnuje życie. A ja byłam szczęśliwa. Oddychałam głęboko wolnością od kłamstwa, do którego system komunistyczny zmuszał, i wolnością od obowiązków, które sama sobie stawiałam. Karmić się pięknem, przygodą i służyć ludziom. Czyż to nie jest wspaniałe? Kruszyna to postać, której dawnym bywalcom schroniska nie trzeba przedstawiać. Znana z dobrego serca i donośnych krzyków, Maria Michalec przepracowała w stawach ćwierć wieku. Jest z niej kobieta słusznego wzrostu i krzepy niemałej. Zawsze taka była, więc gdy pewnego razu nie mogła doprosić się chłopaków, żeby przynieśli do kuchni węgla, poszła po worek sama. Zarzuciła go na plecy i z gracją doniosła na miejsce. W tym czasie w schronisku pracowały aż cztery Maryśki i raz, zaraz po tej historii z węglem, Józek Krzeptowski zawołał w naszą stronę Kruszyna! Tylko ja się odwróciłam. I tak już zostało śmieje się pani Maria. Kruszeną byłam dla turystów? Kruszeną jestem dla przyjaciół i rodziny. Turyści, jak przychodzili na górę, zawsze chcieli widzieć kruszynkę. Kryśka Krzyptowska, pierwsza żona Juska, miała z tego niezły ubaw. Pokazując na mnie, mówiła: Oto nasza kruszynka raz przyszedł jakiś pan stoję przy okienku, a on pyta: Czy zostałem może panią kruszynę? Tak, to ja, o co chodzi? Chciałem pani przekazać, że jest pani słynna nawet w Ameryce. Przez sześć lat w kuchni królowała siostra Kruszyny, Ela Górka, czyli Sosik. Raz zapytała koleżanek, którym sosikiem polać zrazy? I to wystarczyło. Był też wspaniały, acz konkretny i nieprzebierający w słowach Janusz Hierzyk. Świetny wspinacz, pionier tatarnictwa polskiego. Jako jeden z pierwszych przeszedł wszystkie trasy wspinaczkowe tatr. Ratownik topru, instruktor PZA, współautor słynnego raportu tatarników, chemik z wykształcenia z jednym zębem z przodu: pędził Bimber jak mało kto, i klął jak szewc. Do dziś krąży opowieść o tym, jak uciszył niezadowolonego turystę. Pan zamówił na obiad kurzą nóżkę. Ale że jakaś tam mała mu się wydawała, przyszedł z pretensjami do okienka. Kierzyk spojrzał na kuraka, na gościa i zapytał bardzo konkretnie: A co, kondora zamawiałeś? Kilka lat później podobne pretensje skierowano w stronę jędrka krzeptowskiego. Widać, kuraki były rzeczywiście małe. A ten załatwił sprawę w bardziej wysmakowany sposób: A pan się przyszedł tu najeść czy posmakować? Bo tu się przychodzi posmakować. W pięciu stawach zawsze byli charakterni ludzie. Wielu z nich wspomina się tam do dziś, zawsze z ogromną sympatią, a czasami z łezką w Mamy szczęście, że jesteśmy otoczone ludźmi, dla których stawy są ważne. I dzięki temu to nie tylko nasze miejsce, mówi Marta Krzeptowska. Ostatnio robiłam porządek w zdjęciach i znalazłam fotki, na których siedzimy z Darkiem Burdylem. W piaskownicy, albo jak mamy z siostrą ponaście lat i jesteśmy z nim gdzieś na świstówce, te zdjęcia pokazują, że towarzyszymy sobie całe życie, dlatego czujemy, że nasi pracownicy są naszą rodziną. Od zawsze i oby na zawsze. Nie pytajcie, kiedy zetknęłam się po raz pierwszy z górami. W tej chwili nie zdołałam zapamiętać. Na pierwszych obrazach, które mgłą czasu już zatarte utkwiły w mojej pamięci, wraz z twarzą matki widnieją góry. Tak rozpoczyna opowieść o sobie Maria Krzeptowska, od której wszystko się zaczęło. To jedna z najciekawszych postaci Tatro, kobieta, która stworzyła schronisko w pięciu stawach polskich, nadając mu sznyt i budując w nim nie do końca definiowalną, ale absolutnie niezwykłą atmosferę. Pani Maria była kobietą ze wszechmiar wyjątkową. Ciężka praca zdominowała jej życie, ale miłość do gór i to, co w nich robiła, rekompensowały trudy dnia codziennego. Jej historia to gotowy scenariusz na znakomity film. Bohaterka pisała pamiętnik, a właściwie spisała najciekawsze swoje historie. Zachęcił ją do tego przyjaciel rodziny Edwin Herbert Wojciechowski, lekarz, pisarz, miłośnik tatr. Urzeczony opowieściami, w których czuł siłę, charyzmę i autentyczność, szczerze namawiał kierowniczkę schroniska do literackiego wysiłku. I namówił. Pamiętnik znajduje się w archiwach rodziny, a jego obszerne fragmenty, po redakcji pomysłodawcy, publikowane były w latach 60. w magazynie Turysta. Maria Krzeptowska z domu Budz była piątym dzieckiem Marii, Marianny i Wojciecha. Jej rodzice od zawsze zajmowali się opieką nad turystami. Rodzina Marianny ze znanego rodu Nowobilskich z Białki miała w tatrach ziemię z tak zwanych nadań królewskich, jak sprytnie nazwali to górale, sugerując w ten sposób, że są to akty własności. Nic z tych rzeczy. Dziki tatrzański zakątek i jego surowy klimat nie bardzo sprzyjały osadnictwu, dlatego królowie polscy kusili potencjalnych osiedleńców licznymi przywilejami, które stanowiły konkretną wartość. Władcy wychodzili z założenia, że ziemia leżąca odłogiem jest tylko jałowym kawałkiem gruntu, zagospodarowana może zaś stać się łakomym kąskiem, dlatego w zamian za daniny i czynsze pozwalali gospodarzyć na królewszczyźnie. Najwcześniejsze dokumenty potwierdzające owe dzierżawy podpisane zostały przez Zygmunta III. Wazę. Zgodnie z nimi, górale mieli prawo wypasu na halach i polanach oraz tak zwane servituty, czyli przywileje uprawniające do zbierania opału w lasach królewskich oraz pozyskiwania drewna na potrzeby budowlane. Przywileje nadawane były zwykle rodom Sołtysim z określonych miejscowości. Sołtys zaś decydował, kto i gdzie będzie gospodarzył. Później na skutek podziałów spadkowych, sprzedaży i wymian przywileje przeszły na liczne grupy współwłaścicieli. Historia rodziny Marii i Andrzeja Krzeptowskich zaczyna się na ziemiach nowobilskich, którym w 1637 roku dzierżawę podpisał Władysław IV. Dzięki temu Wojciech Nowobilski, sołtys wsi Białka, został gospodarzem m.in. na Halach Rostoki i w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Zanim tam dojdziemy, przystańmy na moment przy wodogrzmotach Mickiewicza, gdzie rodzice Marii prowadzą zajazd. Przypis? Pierwszy obiekt w okolicy pośredniego wodospadu Mickiewicza, pełniący funkcję skromnej gospody, został wybudowany jesienią 1876 roku. W 1911 roku został zniszczony przez lawinę śnieżną. Przed rokiem 1919 kolejny zajazd wybudował Wojciech Budz. Porównaj J. Konieczniak, Encyklopedia Schronisk Tatrzańskich, wydanie drugie rozszerzone i zaktualizowane. Oficyna Wydawnicza Wierchy, Kraków 2015, strona 195. Koniec przypisu. Zatrzymują się w nim turyści jadący do morskiego oka. Niewielka restauracyjka miała swój urok. Nie uwierzycie, ale już o 11 przed południem na plac przy Wodogrzmotach przyjeżdżało 70 powozów. I wszyscy goście przychodzili do nas na drugie śniadanie, wspomina pani Maria. Ja z mamą byłam przy bufecie. Dwie kelnerki góraleczki podawały do stołu szybko, bo każdy chciał jechać dalej. Na werandzie grali cyganie z Niedzicy. Nastrój był nadzwyczajny. Mała Marysia pomaga rodzicom, zdobywając pierwsze szlify w opiece nad turystami. Życie przy wodogrzmotach płynie utartym rytmem aż do 1925 roku, kiedy to nagle... Pod nieobecność gospodarzy zajazd znika. Zostaje rozebrany. Strasznie smutna to historia i niespecjalnie chwalebna. Przykra tym bardziej, że dotyczy szlachetnej postaci hrabiego Władysława Zamojskiego. A jednak. Jest rok 1902. Hrabia Władysław Zamojski staje do walki z pruskim księciem Christianem Hohenlohe o sporne tereny przygraniczne, obejmujące m.in. Morskie Oko i Dolinę Rybiego Potoku. Uciemiężony naród polski wstrzymuje oddech. Sprawa jest ważna, narodowa. Jeszcze Polska nie zginęła. Wiwat plemię lasze. Słuszna sprawa górę wzięła. Morskie oko nasze. Zaśpiewają ostatecznie. Póki co jednak sąd w Gracu podczas pierwszej rozprawy wykazuje, że hrabia próbuje odzyskać coś, co de facto nie jest jego własnością. Dobra zakopiańskie należące do niego nie sięgają bowiem do grani Żabiego. Ta część należy do górali, w tym między innymi do Wojciecha Budza Hrabia pojawił się zatem w jego gościnnych progach, by zaproponować gaździe dżentelmeński układ Wojciechu, mówi do mojego ojca Hrabia Zamojski, zróbmy zamianę Tak opisuje to pani Maria Ja ci dam parcele przy wodogrzmotach, ty mi daj za to kawał żabiego Bo inaczej proces przegramy i Węgry wejdą na nasze góry Wtedy od granatów do mięguszowieckiego wielkiego, grań nosiła wspólną nazwę żabie. Nawet rysy zwano żabimi rysami. Chodziło więc niemal o całą grań morskiego oka. Ojciec zgodził się chętnie. Piękne lasy rostockie były cenniejsze od lawiniastych, małożyznych terenów żabiego. Kontrakt spisano natychmiast, gdyż hrabia spieszył się bardzo na drugą z kolei rozprawę. W kontrakcie tym Wojciech Butz zrzeka się części swego udziału w spornych terenach na korzyść hrabiego Zamojskiego. Sprawa została spisana przy świadku, gajowym sitarzu, który mieszkał w ten czas na Łysej Polanie. Druga część kontraktu, mówiąca o tym, iż hrabia Zamojski darowuje memu ojcu w zamian parcelkę przy moście na Wodogrzmotach, miała zostać podpisana natychmiast po powrocie hrabiego z Gracu. Zamojski proces wygrał. Wrócił triumfujący do Polski, wyraźnie unikając rozmowy z ojcem na temat dalszej części umowy. Moje słowo więcej warte niż umowa, mówił gdy tylko ojciec nagabywał go o dopełnienie formalności. Załatwimy to przy okazji, dodawał. Ale okazja jakoś się nie nadarzała. Najpierw było: Wojtuś, niech sobie odpocznę, bo jestem bardzo zmęczony po tej rozprawie. To było nerwowe. A później, jak już wypoczął to się przed moimi rodzicami ukrywał moja mama kilka razy była u hrabiego zamoyskiego szukała go w zakładach kurnickich O co się pani męczy powiedział w końcu przy spotkaniu Mówiłem że moje słowo więcej jest warte niż świstek papieru ale jak już tak chcecie to zaraz jak przyjadę do zakopanego pójdę do geodezji i zrobię mapkę i kontrakt Mama bardzo się zdenerwowała Co to pan łaskę robi za taki majątek? Jedną czwartą morskiego oka? Zaufaliśmy panu, a tu się okazuje, że zrobiliśmy błąd. Pan hrabia modli się w kościele, żeby się dało nas wykiwać i oszukać. I mama się nie myliła. Trzynaście lat zamojski zwodził ojca. Hrabia bujał po świecie, ojciec gospodarował przy wodogrzmotach, a kontrakt wciąż nie był podpisany, ani mapka podziału gruntu nie opracowana. Zamojski był nieuchwytny i w rezultacie słowa nie dotrzymał. Zachorował i umarł. Ojciec pozostał przy wodogrzmotach, ale sytuacja była niewyraźna. Aż przyszedł 1925 rok. Nastąpiła tragiczna chwila. Ojciec zachorował na zakaźną chorobę. Musieliśmy go odwieźć do szpitala, zostawiając na parę dni domek bez opieki. Po powrocie domku nie było. Meble i sprzęty przewiezione zostały do drużnika, a domek rozebrany do fundamentów Tak postąpili z moim ojcem arystokratyczni panowie Rozkaz do rozburzenia domu dali zarządca Zamojskiego, Siemborski oraz leśniczy Bieńkowski Ojciec wytoczył proces i go wygrał Sąd kazał domek wybudować w tym samym miejscu do sprawy włączyło się Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, proponując Wojciechowi dzierżawę schroniska w Rostoce. Dumny Gazda chce sprawiedliwości, ale ostatecznie ulega. Marysia ma 12 lat, gdy wraz z rodzicami przenosi się do Rostoki. Tamtejsze schronisko cieszy się wielką popularnością wśród pionierów tatarnictwa. Zatrzymują się w nim najwięksi ówcześni wspinacze. Maria zaprzyjaźnia się z wieloma, Przygląda się ich pasji, sama nawet trochę próbuje się wspinać, ale widzi, jak niebezpieczny jest to sport. Jej przyjaciele jeden po drugim giną w górach. Ech, nie ma to jak narty, dochodzi w końcu do wniosku. Poza tym, co tu dużo gadać, bałam się matki, która szybko wybiłaby mi z głowy wysokogórskie aspiracje. Marysia jest wielką podporą rodziców, prowadzi z nimi schronisko. Starszy o 5 lat brat Franek wypasa tymczasem w pięciu stawach owce. To baca jak się patrzy, jego stado liczy 400 sztuk, a siostra Wiktoria razem z mężem Józefem Bigosem gazdują w schronisku w pięciu stawach. Dolina pięciu stawów jako jedna z pierwszych w tatrach doczekała się schroniska, otwierając swe gościnne progi dla turystów już w 1876 roku. Czytamy na oficjalnej stronie schroniska. W przeszłości rozłożyste tereny doliny stanowiły obszary pasterskie. Pozostałością po podawnej gospodarce pasterskiej jest do dziś istniejący kamienny szałas, służący w przeszłości za schron dla wędrowców i pierwszych tatarników. Rolę tę przestał pełnić w 1876 roku, kiedy z inicjatywy Towarzystwa Tatrzańskiego, TT, powstało nad Małym Stawem pierwsze... Pięciostawiańskie schronisko. Niewielki, jednoizbowy budynek z bloków granitowych, odwiedzany głównie latem, szybko popadł w ruinę. Dlatego dwa lata później Towarzystwo Tatrzańskie buduje kolejne schronisko. Jest drewniane, ma piec i prycze do spania, ale wciąż żadne z niego cudo. Niespecjalnie wygodne i jeszcze mniej urokliwe, zwane pociągiem z racji okutych blachą drzwi i okien, drażni estetów. Kiedy więc w 1924 roku pada pomysł wybudowania kolejnego obiektu, do projektu i realizacji zabiera się sam Karol Stryjeński, dyrektor Szkoły Przemysłu Drzewnego w Zakopanem. I to jest to: efekt był zachwycający. Przy wodospadach ułożone zostały sterty drzewa. Stąd zabierali żołnierze belki na ramiona i dźwigali do pięciu stawów, wspomina pani Maria. Jedną belkę musiało nieść dwóch ludzi, ale były i takie, które z trudem niosło czterech. Mój Andrzej przyszły mąż przypis autorki, w tym czasie odbywał czynną służbę i właśnie nosił to drzewo, był ich dowódcą. Jak mój brat Franek miał czas i wolne konie, to na jedną karę przypinał po dwa drzewa i podwoził do bacowej skały. Stamtąd to już było blisko, jedna czwarta drogi. Prawda, że najgorszej, ale dalej już się nie dało jechać. Niełatwa była budowa schroniska w pięciu stawach. Plac pod budowę schroniska wybrał i ustalił z moim ojcem pan Karol Stryjeński. Stwierdzili, że najlepsze będzie miejsce nad Małym Stawem niedaleko Wielkiego. Stąd roztaczają się najpiękniejsze widoki na całą dolinę. A zaciszny kociołek gwarantuje nasłonecznienie i zabezpiecza przed lawinami. Jak materiał był już na górze, to przyszedł Staszek Kuruc z Bukowiny z chłopakami ze szkoły Stryjeńskiego i budowali schronisko. Potem przestano nosić do góry ciężkie belki, natomiast zaczęło się dźwiganie lżejszych, ale jakże niewygodnych framug do okien i drzwi. Za wyniesienie takiej framugi płacono, jak dziś pamiętam, 5 ,25 zł. 25 groszy. To był wtedy duży pieniądz. Przydałoby się zarobić, pomyślałam. Rodzice mają bardzo dużo wydatków, a zarobków nie ma. Gości malutko to nie to, co przy wodogrzmotach. Byłam młoda, zdrowa i podobno silna jak nie jeden chłop. Wstawałam więc raniutko, jak tylko świt się robił, wychodziłam ze schroniska w rostoce, zabierałam podwójne okno z framugami i zanosiłam do pięciu. Na górze krzykłam Ino na Stanisława Kuruca, majstra: Stanisławie, zapiszcie, przyniosłam. I już wracałam do Roztoki i zabierałam się do normalnej pracy. Rozpalałam w piecu i gotowałam śniadanie. Jeszcze wszyscy spali, a ja już zarobiłam pięć zł dwadzieścia pięć groszy. Kuruc swoim chłopakom mówił, żałujcie, żeście Marysi nie widzieli, jak przyniosła okno. Choćby jaki malarz ją namalował, to by nie była taka rumieniuśko. Przy Kurucu pracowali chłopcy ze szkoły stryjeńskiego. To nie byli górale. Było im dziwnie. Pytają, jak ona to uniosła, kiedy to takie ciężkie? O, Marysi krasnoludki pomagają, odpowiadał im kuruc. Już ani spać nie będziemy. Musimy widzieć, jak Marysia przyjdzie. Musimy wiedzieć, czy ona to sama nosi, mówili chłopaki. Wyniosłam przez lato wszystkie okna do całego schroniska i zarobiłam prawie 300 złotych. To było bardzo dużo. Za to można było się ładnie ubrać. Noszenie tych ciężkich, niewygodnych framuk stało się dla mnie doskonałą zaprawą do późniejszych wielokilogramowych plecaków, które do dziś dnia wędrują na moich plecach siedem kilometrów doliną roztoki. Dziś co prawda tempo marszu jest o wiele słabsze niż w tamtych czasach, ale i tak nie jest jeszcze najgorsze. Tak to powoli rosły ściany pięciostawiańskiego schroniska. Pan Stryjeński wraz z uczniami swojej szkoły wynosili do góry pięknie rzeźbione ozdoby drewniane. Dumny był ze swego dzieła i chciał, by było to najpiękniejsze ze wszystkich schronisk tatrzańskich. W 1927 roku weszliśmy do nowego schroniska. Przypis: Schronisko Stryjeńskie oficjalnie oddano do użytku dopiero po siedmiu latach. W 1933 roku zostało rozbudowane. Koniec przypisu. Była skończona jedna sala sypialna, kuchnia i izba stylowa Stryjeńskiego. Schronisko od razu zyskało sobie dużą popularność wśród turystów, jako jedyne schronisko w Tatrach o charakterze wysokogórskim. W nowym schronisku gospodarowała moja siostra. Po śmierci rodziców Marysia została w rostoce sama. Jedyne koleżanki miałam na Białej Wodzie. Ale nawet tego zazdrościli mi strażnicy graniczni. Prześladowali mnie. Mówili, że za często tam chodzę i pewnie co przemycam. A ja przenosiłam tylko mleko do kawy. Poza tym nic mi nie było potrzeba. Chociaż gdy pewnego dnia dróżnik pokazuje jej cudnego szczeniaka, mieszankę kundelka i wilczura, Marysia wkłada go pod wiatrówkę i przemyca pod okiem filanców, jak mówiono na strażników granicznych. Pies ochrzczony zostaje, a jakże. Filant i błyskawicznie staje się członkiem rodziny. W 1930 roku Marysia wychodzi za mąż za Andrzeja Krzeptowskiego, stryjecznego wnuka najsłynniejszego górala, Jana Krzeptowskiego Sabały. Oblubieniec jest wspaniały. Wytrawny strzelec, znawca Tatr, strażnik ochrony zwierzyny Lasów Państwowych w Tatrach. Gazduje w Rostoce z Marysią i walczy z kłusownictwem, które wtedy kwitło. Tymczasem Usują się stosunki siostry Marii Wiktorii z Towarzystwem Tatrzańskim. Nowe schronisko w Pięciu Stawach jest zadłużone. Właściciel obiektu szuka więc nowego gospodarza. Wybór pada na Marię i Andrzeja Krzeptowskich. On jest zachwycony, ona zrozpaczona. Gorzko płacząc szłam do Pięciu Stawów. Nie chciałam, och jak bardzo nie chciałam opuszczać Roztoki. Gdyby nie mąż, który zapalił się do propozycji PTT... Za nic w świecie nie opuściłabym mojej przytulnej doliny. Wolno podchodziłam do góry. Jedynym moim towarzyszem był wtedy Filanc. Całą drogę niosł w Pysku miotły, a ja całą drogę płakałam. Tak ciężko było mi rozstać się z Rostoką. Przecież tam się urodziłam. Tam cały czas żyłam. Dziś śmiać mi się chce, gdy wspomnę tę drogę. Ja tonąca we łzach, a pies z miotłą w Pysku. Myślałam, że nigdy nie polubię dzikiej i szerokiej doliny. Myślałam, że szum siklawy nie da mi spać spokojnie. Pustka, cisza, spokój, do ludzi daleko, nigdzie pójść na posiady, do nikogo gęby otworzyć. Całkowicie przekonałam się do pięciu stawów, dopiero gdy spadł śnieg. Dolina ta ma wspaniałe tereny narciarskie, a narty są przecież moją pasją. Z pierwszym śniegiem, zjawili się nasi przyjaciele: Bronek Czech i Staszek Marusarz. Mój mąż był przecież też nielada narciarzem. Przez wiele lat był w czołówce biegaczy polskich, odnosząc znaczące sukcesy. Dla kondycji jeździło się na nartach do lasu po drzewo. Nawet nasz pies filanc nosił. Andrzej uszył mu takie paski, do których przypinało się dwie żerdzie, i on z nami razem codziennie przywoził tyle drzewa co ugotowaliśmy śniadanie, obiad i kolację. Jeździliśmy koło Siklawy na wyścigi. Zosia Stopkówna, Bronek, Staszek, Jędrek i ja. Do dziś dnia mogę jechać tamtędy nawet po nocy. Tak doskonale zapamiętałam ten zjazd. Kiedyś Zosia, Bronek i Per Kliken, ówczesny norweski trener biegaczy, poszli na nartach na Świstówkę. Dzień był piękny. Obserwowaliśmy ich ze schroniska, jak podchodzili. Posiedzieli chwilę na grani i ruszyli w dół. Bronek pierwszy. Zdążył zrobić jedną, drugą Christianię, kiedy poszła lawina. Przypis? Christiania zwana Christiania jest skrętem dającym się wykonać w bardzo szybkim tempie. To ewolucja narciarska, konieczna w biegach terenowych i zjazdowych. Koniec przypisu. Nie dał rady uskoczyć. Chwyciła go i starmosiła momentalnie. Bronek dokonywał cudów, by utrzymać się na powierzchni. Niemniej zniosło go ze 150 metrów i przesypało całkowicie. Widzieliśmy to wszystko jak na dłoni i natychmiast popędziliśmy na pomoc. Wtedy popisał się nasz pies Filanc. Usłyszał krzyk Bronka i pierwszy ruszył do lawiny. Gdy dobiegliśmy z Jędrkiem, pies zdążył wygrzebać z zawałów śniegu przysypanego. Gdyby nie wspaniała postawa naszego Filanca, Bronek udusiłby się w masie śnieżnego pyłu. W tym okresie poznałam wszystkie chyba trasy zjazdowe w Pięciu Stawach. Chodziliśmy z Andrzejem na nartach na Szpiglasową, Zawrat, Gładką. Chodził z nami i Finland. Raz Andrzej wypuścił się spod kołowej czuby, Finland za nim. Wskoczył mu na narty i lecą chyba ze dwadzieścia metrów w powietrzu obaj, pies i Jędrek. Potem jak wpadli w puch to śladu po nich nie było. Pierwszy wygrzebał się Filanc, był tak przerażony, że nie czekając na nas, pomknął do domu. Od tego czasu postanowiliśmy nie zabierać go na narty. Gdy wyruszyliśmy następnym razem, zamknęliśmy psa na werandzie. Mógł wyglądać za nami i podziwiać nasze wyczyny. Filanc był wściekły. Gdy wróciliśmy, okazało się, że podarł na drobne kawałki zostawioną na werandzie książkę kucharską. Kartkę po kartce poszarpał na strzępy. Chciało mi się płakać, a Jędrek zaczął się śmiać. O, jak to dobrze! Piesek nauczył się ważyć. Nazajutrz zajutrz Filans znów został sam na werandzie. Oczywiście sprawdzaliśmy, czy nie leży gdzie jaka książka i wyszliśmy. Została jednak Jędrkowa wiatrówka. Po powrocie wiatrówka była cała popruta. Pojedyncze kawałki walały się po podłodze. – A byk, aleś mnie ubrał – zaklął Jędrek, zbierając potargane szmatki. – Teraz ja się śmiałam. – Dziś mamy nie tylko kucharza, ale i krawca. Filanc za karę musiał przynieść dwie żertki z lasu. Nie można go było zostawić w domu, jak wiedział, że my idziemy na spacer. Ale jak mu się powiedziało, że ma domu pilnować, bo wrócimy dopiero na drugi dzień, można było być spokojnym i zostawić dom otwarty. Bez obawy. Nikt nic nie wyniósł. Jeżeli ktoś przyszedł, jak nas nie było, to do schroniska wszedł normalnie, ale wyjść już nie mógł, póki my nie wróciliśmy. Tak był strzeżony na każdym kroku, że nie bardzo mógł się poruszyć tylko tyle, ile filans uważał, że to jest możliwe. Jednego razu kamieniarze kuli granitowe ławy przed schroniskiem i złamał im się młot. Weszli do schroniska, żeby go naprawić, ale już nie wyszli. Póki my z Andrzejem nie wróciliśmy z Rostoki z towarem. Filans był bardzo mądry. Co mu się powiedziało, wszystko rozumiał jak człowiek. Pewnego razu były wielkie opady śniegu i to puszystego. Przechodziło trzech turystów przez zawrat do Doliny Pięciu Stawów, i jednemu z narciarzy uciekła narta z samego zawratu. Pewno ją chciał przypiąć do nogi i poleciała w stronę stawów, ale w tym puchu nie ma możliwości znalezienia jej. Na zajutrz rano, piękna słoneczna pogoda, Andrzej mówi – pójdę pod zawrat, wezmę filanca i każę mu poszukać narty. On pewnie ją znajdzie. Nie ma innej rady, bo nie mam zapasowych nart, żeby panu dać. Jedynie filanc może pana poratować. Andrzej wyszedł na koło z filancem. Położył się na kamieniu do słonka, zapalił papierosa, a pieskowi pokazał. – Filanc, w tej okolicy musi być zgubiona narta. I tyle. Andrzej sobie leży na słońcu, a tu za jakieś pół godziny leci pies. Trzyma nartę, zawiązanie i pędzi do Andrzeja. Andrzej mówi, Filancu, dzisiaj zrobiłeś dużą czekoladę, ale nartę musisz zanieść do schroniska sam, bo inaczej pan nie da czekolady. Więc biedny Filanc tak z tą nartą biegł aż do schroniska i oddał nartę właścicielowi i dostał dużą czekoladę. Był bardzo zadowolony. W końcu września 1932 roku miało odbyć się poświęcenie schroniska Pięciostawieńskiego. Poświęcenia dokonać miał ksiądz Humpola. Uroczystość zapowiadała się wspaniale. Gości zapowiadało się moc i to nie byle jakich. Jędrzej pojechał do nowego targu kupić świnie. Przedtem wynieśliśmy do góry zapasy żywności, wódki, wina i piwa. Tymczasem zaczęło kurzyć. I to tak obficie, że Jędrzej musiał zostawić świnię przy bacowskiej skale. Pod progiem. Mieliśmy pójść po nią na zajutrz rano. Przez noc nawiało z metr śniegu. Zeszliśmy na dół, ale świni nie mogliśmy znaleźć. Tyle śniegu napadało. I znów filanc okazał się nieoceniony. Powęszył, poniuchał i wygrzebał ze śniegu i kosówki podstawę naszej uczty. Postanowiliśmy rozebrać świnie na miejscu, gdyż nie byliśmy w stanie wytaszczyć po takim śniegu 150 kg mięsa. Zabraliśmy się więc do roboty. Zosia Stopkówna, Józek Kunc, Jendrek i ja. Przed wieczorem robota była skończona, ale i my zmordowani tak straszliwie, że ledwo dowlekliśmy się do domu. Zagotowałam wody, zrobiłam herbaty i siedzieliśmy tak nad dymiącymi kuflami, niezdolni do niczego. Na polu kurzyło, wiało. Istny listopad. Jeden filanc kręcił się bezustannie, skomlał i drapał po drzwiach. Leżeć, filanc! – trzepnęłam psa ścierką. Ale posłuszny zwykle filanc ani myślał się uspokoić. Szczekał, doskakiwał do drzwi, a potem wracał do nas i znów wiódł do wyjścia. Zwariował do cna – zawyrokował Andrzej. Wstał, otworzył drzwi. Duchnęło śniegiem i wiatrem. Chcesz to se idź, rzekł do psa. Filanc wyskoczył, ale zaraz wrócił, spoglądając pytająco na Jędrka. Nika nie pude, idź sam, rozumiesz? Pies zrozumiał. Szczeknął z wyrzutem na swojego pana i skoczył w mgłę i dojawice. Przepadł. Głupi pies, powiedziała Zosia. On nie głupi, stanął w obronie Filanca mój mąż. On wie, co robi. Wyznał mi potem, że chciał iść za psem, ale straszne zmęczenie go przemogło. Pomyślał zresztą, że kto by tam los w taką kurniawę. Filance nie było dobrą godzinę. Potem zatupało coś na progu, rozległy się głosy, skrzypnęły drzwi i triumfująco wkroczył nasz genialny pies, prowadząc dwoje ludzi. Zaśnieżeni, zalodzeni, zmordowani okrutnie. – E, macie dobrego psa – Wasz filans uratował nas dzisiaj. To były pierwsze słowa, jakie padły z ust przewodnika Juska Wawrytki. Pomogliśmy im się rozebrać, ściągnąć przemoczoną odzież. Podałam herbatę. Józek siadł na ławie, pociągnął spory łyk napoju. Ej, Jędruś, idziemy z panem dzisiaj w ten strasznym śniegu od rana? Z trzech studni do zaworów szło się jakoś, ale na przełęczy, jak naszła mgła. Tak po ćmie wyszliśmy na gładką. Schodzimy w pięci przy sam Bogu. Jędruś jak żyje w taką pogodę, nie sedłek. Związaliśmy się liną, bo nie wiedziałek już kamy są. Sedłek piersy dołu, a potem wołałek gościowi, co by schodził ku mnie. I tak kilka godzin. Nie godołek nic, ale już nie wiedziałek, czy się nie uświerchniemy kawtej dujawicy. Okrutnie nas zmordowało. Oj, okrutnie, zamamrotał pan, pijąc czwarty chyba kubek herbaty. Nagle poziom! kontynuował Józef swoje opowiadanie. A to ci coś i cornego koło moich butów. Duję po pieronie, ale widzę wyraźnie, jak to to lezie w śniegu ku mnie. Stanę, no i z ceko. Wilans! Krzyknąłek panu, że ratunek przyszedł. Mówię mu, że najlepszy przewodnik nas będzie wiódł i pokazuje psa. Poszliśmy za nim. Set przed nami i obzierał się, co parę krokówcy idziemy. Tak doszliśmy ku wam. Bohater dzisiejszego wieczoru siedział skromnie pod stołem, mrużąc sennie oczy. Panie Krzeptowski, zwrócił się do męża gość. Chciałbym jakoś odwdzięczyć się psu za jego dzisiejszy wyczyn. Powiedzcie, co lubi wasz pies? Andrzej zastanowił się chwilę. Jak już, panie, chcecie mu dogodzić, kupcie cakuladę. On bardzo rad je cekuladę. Uroczyście wręczono filancowi celusieńką tabliczkę. Schrupał ją, oblizał się na podziękowanie, a potem poszedł w swój kąt. Taki mądry był nasz filanc. Kochaliśmy go bardzo, a goście też uwielbiali czworonożnego ratownika. Można by pisać o nim wiele, ale obawiam się, że i tak za dużo miejsca mu poświęcam. Wspomnienia o naszym ulubionym psie zakończę więc jeszcze jednym zabawnym opowiadaniem. Lało okrutnie, kiedy do schroniska przybył pewien wielki dygnitarz, pan T. Suchej nitki na nim nie było, więc Andrzej kazał mu się całkowicie rozebrać. Otulił kocami i swoją kurtką. Tak okutany, pan T, siedział na sali i konsumował obiad. Ale zdarzyło się, że dygnitarz zmuszony był wyjść za potrzebą, a w tym celu trzeba było opuścić schronisko i udać się do małego domku na wzgórku. Pan T. wyszedł na korytarz i skierował się ku drzwiom wejściowym. Spokojnie siedzący w kącie filanc skoczył za nim. Gdy gość otworzył drzwi, pies chwycił kot w zęby, momentalnie rozebrał go z koca, a potem chwycił jędrkową kurtkę. Możesz sobie iść, warczał pies. Nikt cię tu nie trzyma, ale zostaw rzeczy mojego pana. I tarmosił tak długo, aż dygnitarz zrzucił kurtkę i zaczął wrzeszczeć. Wyzobłócił go z kufajki i kocy, opowiadał potem Andrzej, zanosząc się ze śmiechu. A pan golusienki siedział i dar się ratunku. E, był kawał drania z naszego psa. Niestety stała się z Filancem tragedia. Pewnego mroźnego lutowego dnia, nasz pracownik Józef Kunc poszedł do Morskiego Oka, a wracając, zaszedł do Rostoki po papierosy. Filanc pobiegł jego śladem, ale gdy dobiegł do Rostoki, Józek poszedł już w górę. Pies obwąchał schodki i już zamierzał udać się za Józkiem, gdy wybiegł kierownik schroniska, Grabowski, z rewolwerem w ręku. Nie wiem, dlaczego to zrobił. Znał przecież filanca. Nie mógł go nie poznać, a jednak huknął strzał. Pies padł nieżywy. O fakcie tym dowiedzieliśmy się dwa lata po śmierci psa. Przez ten cały czas szukaliśmy filanca wyznaczając wielkie nagrody za jego odprowadzenie. Dopiero jeden z pracowników Grabowskiego, zwolniony ze służby, opowiedział nam o wyczynie ówczesnego kierownika Rostoki. Nie umiem opisać rozpaczy, jaka zapanowała po zaginięciu ulubionego psa. Filans był tematem bezustannych rozmów. Przezacny Józek Kunc, czując się odpowiedzialnym za śmierć naszego czworonożnego przyjaciela, postanowił nieodwołalnie opuścić pięć stawów. Nie pomogły nasze namowy i tłumaczenia. Józek odszedł. I tak odeszło od nas dwóch przyjaciół. W październiku 1934 roku Marysia rodzi syna Andrzeja. Niestety, półtora roczny chłopczyk, umiera w ramionach matki na obustronne zapalenie płuc. Żałoba w domu skończyła się dopiero, gdy przyszedł na świat następny jędruś. To jest w grudniu 1936 roku. Postanowiłam go ochrzcić tak samo Andrzejem. A jak się urodził trzeci chłopak, został ochrzczony Józefem. W tym się kryje rodzinna tajemnica. Mojemu teściowi na imię było Jędruś. Mój mąż miał taki przydomek Jędrek Jędrusiów. Mój syn powinien się nazywać Jędrka Jędrusiowego Jędruś. Już następnego lata najmłodszy z rodu Krzeptowskich w plecaku ojca przybył z morskiego oka do pięciu stawów, ale życie w stawach nie bardzo mu się widziało. Pewnego dnia, mając zaledwie półtora roku, udał się doma, ruszając ścieżką w stronę Świstówki. Dwa lata później urodził się Józek. Potem przyszła wojna. W ostatnich dniach sierpnia 1939 roku Andrzej zostaje powołany do wojska, a 1 września Marysia wraz z dziećmi nie wiedzieć czemu rusza do Warszawy do przyjaciół. Jędruś ma 2,5 roku i uza krok. Był to zupełnie głupi pomysł. W pięciu stawach nie padła ani jedna kulka, podczas gdy w stolicy przeżyłam całe oblężenie. Zdenerwowana brakiem męża, posłuchałam Radku Moszek, które twierdziły, że Niemcy do Warszawy nie dojdą, a tu zaraz mnie zabiją jako żonę żołnierza. Jedziemy pociągiem ale co kawałek pociąg się zatrzymuje. Wyrzucają nas. Nalot. Ja z tymi walizkami, dziećmi. To było straszne. W Warszawie na peronie zamieszanie. Tu bagaże, tam dzieci. Jakimś cudem znalazłam taksówkę za bardzo wysoką cenę. Wiozę panią tylko dlatego, że ma pani dwoje dzieci powiedział kierowca, biorąc kurs do międzylesia, do doktora Wrublewskiego, który był chrzestnym ojcem Józia. Prawie cztery tygodnie byliśmy na froncie. Warszawa się broniła. Niemcy doszli do międzylesia i do nas bili z ciężkich dział do Warszawy. Ja zamiast siedzieć w pięciu stawach, żyć sobie spokojnie, znalazłam się w ogniu walk i to pod bombami, ciągle w schronie. Boże, jak tęskniłam za górami. Wiedziałam, że siedzenie w Warszawie jest bezsensowne. Chciałam jak najszybciej wracać do swoich. Po poddaniu się Warszawy, zdecydowałam się kupić dwa konie i wóz. I wyjechać w stronę zakopanego. Ale jak tu ruszyć, kiedy żadnego mostu nie ma? Nagle uśmiecha się do mnie szczęście. W sztabie niemieckim znajdowali się żołnierze, którzy byli skoczkami narciarskimi i startowali na mistrzostwach świata w Zakopanem. Sami się do mnie przyznali. Jak uwidzieli góralski serdak, od razu krzyknęli: Zakopane! i opowiedzieli o swoich startach. Zapytali mnie, dlaczego jestem w Warszawie, a nie w Zakopanem. Powiedziałam, że przyjechałam do znajomych i wojna mnie zastała, i proszę, żeby mi dali przepustkę do zakopanego, żeby mi pozwolili promem przepłynąć Wisłę. Na wszystko się zgodzili. Jechałam do zakopanego trzynaście dni. Jak przyjechałam do domu, wywołałam niesłychaną sensację, bowiem rodzina moja została powiadomiona, iż razem z dziećmi zginęliśmy od bomby. Niestety, w domu czeka na Marię zła wiadomość. Andrzej trafił do obozu. Niewiele myśląc, Maria bierze furkę, siostrę Wiktorię, przecież strach jechać samej i ruszają. Nowy targ, szczawnica, nowy sącz, zakliczyn, bochnia, tarnów, w końcu kraków. Nigdzie śladu Andrzeja. Wracam do zakopanego, a tu kartka od męża z Łagru w Austrii, gdzie polskich jeńców wykorzystywano do pracy na gospodarstwie. Dowiaduje się, że Andrzej jest bardzo chory. Pozostało mi tylko wysyłać paczki i czekać na jego powrót. Czekaliśmy prawie dwa lata. Zwolniono go jako ciężko chorego. Trudno go było rozpoznać po powrocie. Tak zbiedniał. W tym czasie ja zabrałam dzieci i poszłam do pięciu stawów. W schronisku powitał mnie serdecznie nasz oddany pracownik Franciszek Gabryś. Wyobściskaliśmy się, popłakaliśmy oboje. Franciszek mówi weźcie dzieci i przyjdźcie tu tak spokojnie. Ale biednie. Nie ma żywności. Niemcy gnębią górali. Za zabicie świni grozi kara śmierci. Początkowo jedzenie dla dzieci nosiłam z zakopanego, ale nie było to takie proste.